Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Rozmawiamy o działalności pana marszałka Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu. Pan marszałek twierdzi, że nie uprawia własnej polityki zagranicznej, ale większość jest przekonana, że jednak uprawia. Teraz porozmawiamy o nowej inicjatywie pana marszałka, to znaczy uruchomieniu telewizji senackiej. Internauci kpią, że jak tak dalej pójdzie, to niedługo Senat zacznie drukować własną walutę, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A ja zaprosiłam do naszego studia ludzi, którzy się znają na telewizji, panów Tadeusza Purzańskiego, który jest szefem publicystyki TVP Historia, i Łukasza Janowskiego, Radio Wnet, który też z telewizją ma wiele wspólnego. Tak, ale zacznijmy od tego, że telewizja według zapowiedzi Senatu, Biura Informacyjnego Senatu, Centrum Informacyjnego Senatu ma ruszyć 15 stycznia, to znaczy w trakcie rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu w tym roku, i ma zajmować się różnymi rzeczami, nie tylko transmisją posiedzeń Senatu czy też komisji senackiej, ale także będą na antenie mają być omawiane bieżące tematy polityczne, do studia zapraszani eksperci oraz politycy, czyli normalny kanał informacyjny. Ale zanim telewizja, panowie, ruszyła, to już się pierwszy materiał ukazał i ja chciałam państwu ten materiał pokazać. Od momentu objęcia funkcji marszałka Senatu profesor Tomasz Grodzki przystąpił do naprawiania relacji z naszymi partnerami i odbudowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Tylko w listopadzie odbyła się pierwsza seria spotkań kurtuazyjnych, między innymi z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ambasadorem Republiki Włoskiej, Niemiec, Australii, Ukrainy, Izraela, Francji, Kuby, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. To nie podoba się niektórym komentatorom, którzy próbują wprowadzić opinię publiczną w błąd i zdyskredytować pożyteczną działalność marszałka Senatu. To niszczenie wizerunku Polski za granicą. Chodzi o skargi i donosy na Polskę. Będzie skarżyć i donosić na swój kraj. Również prezydent Andrzej Duda w sprawie spotkania marszałka Senatu z ambasadorem Rosji minął się z prawdą. Zaraz później marszałek Senatu, pan Grodzki, zaprasza do siebie ambasadora Rosji. Uśmiechają się, robią sobie razem zdjęcia. No. Wypowiedź Władimira Putina na Kolegium Ministerstwa Obrony Rosji padła 24 grudnia. Marszałek Senatu, wbrew słowom prezydenta Dudy, nie spotkał się wtedy z ambasadorem Rosji, a słowa prezydenta Rosji skomentował stanowczo. No, mamy przykład już pierwszej manipulacji dokonanej przez tą telewizję. Otóż prezydent Putin wygłosił te słowa, które spotkały się z tak ostrą reakcją w Polsce właśnie 19 grudnia. Proszę pokazać informację o spotkaniu. Bardzo proszę ten screen, kiedy się spotkał pan marszałek Grodzki z ambasadorem Rosji. Tam jest data zaznaczona, kiedy to miało miejsce, i to jest wpis, który pochodzi ze strony Senatu, więc tutaj żadne kłamstwa i żadne manipulacje nie miały miejsca. Mamy chyba. Proszę o pokazanie tego. O właśnie, proszę zobaczyć. 19 grudnia wizytę u marszałka Senatu profesora Grodzkiego złożył dziś ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andrzejew. I proszę państwa, złożył to kilka godzin potem, kiedy już Polska Agencja Prasowa i inne agencje doniosły o skandalicznych słowach prezydenta Putina na temat Polski. No ładnie nam się zapowiada, panowie, ta telewizja senacka. No rzeczywiście, to jest pomysł szalenie oryginalny, można powiedzieć. No, pytanie, czy rzeczywiście to jest potrzebne, komu to jest potrzebne, bo to też nie jest tak, że zapewne za darmo jest ta telewizja, tylko ktoś jednak utrzymuje, nie wiem, sprzęt ludzi. Co prawda pan profesor Grodzki mówi, że tam z piwnicy coś tam wyjęli, prawda? I że za darmo odkurzyli będą troszkę. Pracownicy Centrum Informacyjnego pracować. Nie chce dodatkowo mi się w to wierzyć. Natomiast no, ta manipulacja jest bardzo, bardzo niepokojąca. Zresztą nawet jeżeli by była taka sekwencja wydarzeń, że najpierw była wypowiedź, było spotkanie, przepraszam, ambasadora z panem profesorem Grodzkim, a później wypowiedź Putina, to ja przypomnę, że tych wypowiedzi z strony rosyjskiej było mnóstwo. Także pana wcześniej, ambasadora. Także pana ambasadora, także to jak gdyby nie zmienia charakteru ataku agresywnego, na razie werbalnego Rosji na Polskę, ale widać, że pan marszałek Grodzki buduje swoim
imperium, ja bym tak to nazwał, imperium nie tylko polityczne, ale imperium medialne. Może przyjdzie czas jeszcze na radio, może na jakąś stronę internetową, różne może mieć pomysły, szczególnie jak się ma tak rozbujałe ego, prawda, to można właśnie zrobić kompleks cały medialny. To, co mnie zastanawia jeszcze w tej całej historii związanej z panem Grodzkim, bo wiele wiemy, tak, wiemy, że teraz 3 punkty będą grane, jeśli chodzi o tę ustawę dyscyplinującą sędziów, to jest właśnie wizyta u pani komisarz Jurowej, to jest Komisja Wenecka i to są eksperci europejscy, którzy będą uczestniczyli, prawda, w pracach nad ustawą w Senacie, ale sama postać pana Grodzkiego mnie jednak dosyć zajmuje, bo pytanie jest takie, pytanie dotyczące też tego, tej telewizji senackiej, czy rzeczywiście na to wszystko on sam wpada, prawda? Czy to wszystko są jego pomysły, czy też jednak ktoś mu podpowiada, czy pan marszałek Senatu, krótko mówiąc, jest politykiem samodzielnym, czy jednak przez kogoś i przez kogo sterowanym. Chciałbym usłyszeć odpowiedź na takie pytanie, bo sam dobrej odpowiedzi jeszcze nie mam. Telewizja senacka, panie redaktorze, przebije w pikach telewizji Jacka Kurskiego. Właśnie chciałem do tego, to pierwszy wątek, to się, pierwsza ścieżka rozumowania, to chciałem powiedzieć, bo naprawdę trzeba mieć dużą wiarę w samego siebie i w swoją szczęśliwą gwiazdę i możliwość sukcesu, żeby z takiego kontentu, jakim jest Senat, robić telewizję. W sensie nie ma nic bardziej nudnego na świecie niż obrady polskiego Senatu. To nic jest bardziej wyczerpującego intelektualnie, estetycznie i bardziej dłużącego się niż obrady w Izby Wyższej polskiego parlamentu. Tam zawsze wieje po prostu nieprzebraną nudą, jak się tam wchodzi na nawet w Sejmie jest żywiej i ciekawiej niż w Senacie. Jeżeli mieć taki kontent z tego już telewizji, trzeba mieć naprawdę trzeba mieć dużą wiarę we własną osobę, ale chyba nie o to chodzi. Nie chodzi tutaj o to, żeby transmitować na żywo obrady Senatu, bo nikt tego nie będzie oglądał, rzecz jasna. Raczej chodzi o to, żeby za publiczne pieniądze zrobić sobie kolejną tubę propagandową i to nie będzie taka telewizja, że będziemy mieli wystąpienia senatorów, debaty, dyskusje, tylko będzie taka sieczka propagandowa. Czyli no to, co ten materiał był pokazany, też go widziałem, tam przynajmniej mi się tak wydaje. Mogę się myśleć, że tam zdaje się, że narratorem tego tekstu jest wiceszef Centrum Informacyjnego Senatu, do tej pory rzecznik PSL-u, pan Jakub Stefanik albo Stefaniak, ja nie zawsze go mylę, nie wiem, bo to był dziennikarz, zdaje się, TVN albo czegoś tam jeszcze, albo Polsatu, już nie pamiętam, ale zawsze mylę tego dżentelmena, taki blondyn z taką, ma zawsze żel na włosach. Jeśli się tak, nie mylę. Tak, on ma zawsze dużo żelu na włosach, to tylko dlatego go rozpoznaję. Się tak włóczył po korytarzach sejmowych, teraz zajął się tym centrum senackim i rzeczywiście takie babochy wypuszcza, taka siermieszna, propagandowa wstawka i to chyba tak będzie robione i to widać, żeby już kończyć ten wątek, widać, żeby pokonać po kontach na Twitterze, tak? Głupia sprawa, głupie konto twitterowe, kiedy mamy sejmowe konto w mediach społecznościowych, to one dość bezpłciowo przekazują informacje z obrad Sejmu. Tak, jest równy podział na opozycję, koalicję rządzącą. To jest konto, które informuje bez zacięcia politycznego, co robi Izba Niższa polskiego parlamentu. Natomiast kiedy powstało konto senackie, to jest to w zasadzie prywatne konto pana marszałka Grodzkiego. 3/4 tweetów to jest promocja osoby marszałka, 0 tweetów o pracach komisji, 0 merytorycznej przedstawienia merytorycznej pracy Senatu, tylko pan profesor Grodzki. No i to pokazuje, jaka jest różnica klas między marszałek Witek chociażby i jej centrum informacyjnym, a tym, co robi pan Grodzki. A można się troszkę nie zgodzić. Zwróciłam uwagę, kiedy obejrzałam sobie konto twitterowe Senatu, że praktycznie na 10 informacji 9 dotyczy marszałka Grodzkiego, a sporo takich, które nie dotyczą jego działalności jako marszałka Senatu, tylko jego spraw osobistych, to znaczy związanych z tymi wszystkimi oskarżeniami, które pod jego adresem płyną. Konferencja prasowa z mecenasem DiBła, jakieś tam oświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Czyli rzeczywiście, no, jeżeli w tę stronę pójdzie telewizja senacka, to może się okazać, że marszałek Grodzki codziennie będzie wygłaszał orędzie, a nie tylko z okazji Świąt Bożego Narodzenia. No właśnie, ja jednak troszkę popolemizuję z kolegą, ale zacznę od tego, że mogą być pewne plusy tej telewizji. Jeżeli rzeczywiście będzie pokazywane wszystko, co
co szczególnie robi pan profesor Grodzki, no to wtedy nic nie będzie mógł ukryć przed opinią publiczną, tak przewrotnie. Ale taki Big Brother, Big Grodzki, także kamery w mieszkaniu, w samochodzie i że Grodzki live 24 na dobę. Ale może to też właśnie, coś. Właśnie, a może też na antenie tej telewizji dowiemy się właśnie, jak to było z tymi kopertami pana Grodzkiego, może jako pierwszy ujawni, prawda, zawartość. No jeżeli byłaby kopert, kamera w gabinecie lekarskim. Ile ich było, natomiast mówiąc, nie wiem, mówiąc trochę bardziej poważnie, ta telewizja nie musi być wcale nudna, bo no właśnie to co już jest pokazywane, no to jest projekcja szczególnie osoby pana marszałka Grodzkiego, a zauważmy, że w Senacie odbywają się nie tylko głosowania, ale pan Grodzki zaprasza różne ciekawe osoby, zaprosił na przykład Olgę Tokarczuk i było spotkanie, czyli prawda, ludzie kultury, może będzie zapraszał jakichś celebrytów, sportowców, prawda, filmowców, i to jakieś... nie musi być wcale prawda, nudne, tylko może wnosić do naszego życia publicznego wiele ciekawych ciekawe, wątków. Upadła jedna stacja informacyjna, znaczy zmieniła swój profil, znowu pan powie, chyba nie wypada, ale trudno, Super Stacja, może tam jest cały zasób dziennikarzy lewicowych, tutaj się bezrobotni, może zasilą teraz kadry telewizji senackiej, ale z drugiej strony, czy wy byście państwo zainwestowali swoje pieniądze w taki projekt, czy ktoś do nas przychodzi, mam pomysł, zrobimy telewizję senacką, tak, tylko się zrzućmy po 5000 i robimy projekt biznesowy, bo ja bym w to nie zainwestował moich prywatnych pieniędzy, nie wiem, czy ktokolwiek by wszedł w taki biznesowy pomysł, jak na żywo transmitowanie obrad senatu, albo nawet wstawki z życia pana marszałka Grodzkiego, no chyba, że to byłby Big Brother, rzeczywiście, że Grodzki live. No poznamy też, nie wiem, żonę, dzieci. Ale tam jest zacięcie, z tego, co przeczytałam przed chwilą, proszę panów, to tam jest zacięcie bardzo publicystyczne, mają się pojawiać, ma być studio, mają się pojawiać eksperci, mają być zapraszani politycy, to nie jest tylko transmisja, bo przecież transmisje sejmowe mamy. A kto to będzie prowadził, czy marszałek Grodzki będzie przepytywał polityków, będzie się do... Chyba pracownicy Centrum Informacyjnego Senatu, dlatego że pytane centrum o to, jakie środki będą na to przeznaczone i kto będzie pracował, to będzie, że w ramach obowiązków swoich pracownicy Centrum Informacyjnego Senatu będą to robili. Będzie nowy standard. Oni już o tym wiedzą. Czyli właśnie, czyli jednak idziemy tym tropem przeze mnie zaproponowanym, trochę prześmiewczo jednak, prawda, że to będzie telewizja nie tylko transmitująca obrady, ale pokazująca właśnie życie marszałka Grodzkiego i takie happeningi właśnie z różnymi ludźmi polityki, kultury i sztuki. To mi przypomina trochę czasy PRL-u, kiedy na przykład przypomnę sobie zdjęcia, nie wiem, generała Jaruzelskiego na wielbłądzie gdzieś tam w Egipcie, prawda? Może takie rzeczy też się pojawią, prawda? Czy tu profesor Grodzki, prawda, z przywódcami świata na przykład arabskiego, też może urzędnik kancelarii senatu będzie rozmawiał z marszałkiem senatu. To będzie dobre, to będą wywiady na poziomie, to, że podwładny będzie siadał z swoim szefem i panie marszałku, jak pan to robi, że pan jest taki genialny. Taki świetny właśnie. I marszałek się mówił, że jest świetny, że jest tak dobrze w senacie, no to będzie się nowa jakość. To jest najlepszym marszałkiem senatu i dlaczego pan? Właśnie, i tu bardzo proszę, pan Stefaniak albo Stefanik, pan Licho, będzie zadał takie pytania, pan marszałek będzie odpowiadał, ale dalej nie różne sukcesu. Jednak wydaje mi się, że widzowie nie potrzebują takiej telewizji urzędniczej, że naprawdę po to są media, żeby swoją rolę spełniały. Są media lewicowe, prawicowe, że mediów urzędniczo-marszałkowych nie potrzebujemy. Ale to jest po prostu no, dla mnie zaskakujące, że w pierwszym materiale, nawet jeżeli to jest taka telewizja jeszcze na sucho, prawda, bo inauguracja ma być 15 stycznia, ale w pierwszym materiale, który już jest pod logo tej telewizji, notabene ten pierwszy materiał, który państwu pokazywałam na początku programu, gdzie marszałek Grodzki tłumaczy, dlaczego jedzie do Brukseli, również był już opatrzony logo tej telewizji i mamy logo telewizji i ewidentne kłamstwo, że 24 spotkał się marszałek z ambasadorem Rosji. Przechodzi zupełnie. Ale zauważmy, że teraz mamy wybory prezydenckie i pytanie, jak ta telewizja będzie używana, bo ona okej, będzie miała mikroskopijne zasięgi, ale może tworzyć programy, tworzyć materiał, które potem będzie powalały takie stacje jak TVN czy inne gazety wyborcze. Także tu bypassujemy sobie środków, nie mamy pieniędzy prywatnych, to bierzemy publiczne pieniądze, robimy z to materiały i one potem mogą być wykorzystywane przez inne relacje. I to wiesz, może być taki strumień, tak samo, jak my dzisiaj wykorzystaliśmy. Tak, prawda? Jest. I to jest tak, że to może być strumień dodatkowych pieniędzy na kampanię kandydatów opozycji w wyborach prezydenckich. No to jest ciekawy trop, rzeczywiście to może się okazać. Wczoraj Stanisław Janecki zamieścił takie zdjęcie, gdzie marszałek senatu Tomasz Grodzki siedzi
widząc po wnętrzu, chyba jednak w swoich pomieszczeniach siedzi razem właściwie z czołówką Platformy Obywatelskiej, kandydatami na nowych przewodniczących w takim gronie, więc myślę, że coś tam się mogło urodzić również związanego z telewizją. Polska może być gościem. Otóż to i to może być telewizja nie tylko marszałka Grodzkiego, ale KM, tak. K plus M plus B, czyli będziemy się przyglądać tak konkurencji w postaci telewizji senackiej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.